Witam serdecznie Państwa, wszystkich miłośników akwarystyki i oczywiście przyrody wszelkiej, jakiej sobie tam wymyślicie, mokrej, suchej i tak dalej. Chciałem dzisiaj, środa jest, chciałem Wam dzisiaj tutaj nakręcić taki filmik, ponieważ byłem wczoraj na zakupach i przypadkowo natknąłem się na pewien filtr w bardzo dobrej cenie, przynajmniej ja tak myślę, jak na sklep akwarystyczny. Ja nie lubię takich rzeczy kupować na Allegro, nie wiem dlaczego, choć pewnie bym kupił, gdyby nie było okazji takiej, która się wydarzyła wczoraj. Także chciałbym Wam przedstawić ten film. Ten filtr już pokazywał akwarysta Chopin Shrimp. Pokazywał parę modeli tego filtra. No oczywiście wiecie, czy ja Wam pokażę 400, czy 800, czy 1000, czy praktycznie w sumie wszystko jedno, tylko jest mniej kartridży w środku tak zwanych. I nic więcej praktycznie się tam nie zmienia w tym filtrze. Ale co zauważyłem pod jego komentarzami, pod tym filmem, gdzie pokazywał, prezentował Państwu ten filtr, że brakowało pewnego szczegółu, z którym ten filtr można go w ten sposób, no nie wiem, zamontować, coś w tym stylu. Dlatego postanowiłem ten film nagrać. Ja Wam pokażę, bo tak, ja kupiłem wczoraj, bo była po prostu okazyjna cena. Okazyjna to już Wam mówię, 218 zł. Taka była cena tego filtru w sklepie Mason w Chorzowie. Dlatego postanowiłem go wziąć. Co dziwne, model 1000 kosztował, był droższy niż ten właśnie, który ja kupiłem, model 1500. Aquela, oczywiście mówimy tutaj o modelu FZN Pro 1500 o kaskadzie. Także o tym modelu, o tym filtrze będziemy tutaj na tym filmie mówić. Dzisiaj też byłem jeszcze w sklepie zoologicznym. Kupiłem sobie parę rzeczy. Kupiłem sobie zoolit. Kupiłem taki pokarm w granulkach dla ryb z Tropicala. Choć moje paletki, typowo pod paletki pokarm, choć moje paletki ostatnio nie gustują w tym pokarmie, nie chcą. Wolą płatkowy ten Super Wit Flex z Tropicala. Także w tym pokarmie ostatnio gustują suchym przynajmniej. Dlatego no, wiecie, kupiłem, bo kupiłem, no. Coś tam może gdzieś tam zjedzą, jak będą głodne tego pokarmu, no nie wiem. Mniejsza z tym. Oczywiście kupiłem też tak parę rybek. Kupiłem do tych moich platek parę innych platek, 5 sztuk dokładnie. Kupiłem, jak możecie tutaj na filmie zauważyć, 5 sztuk molinezji tych żółto-czarnych. Tylko dlatego, że po prostu ja po prostu mam takie zdanie, że te ryby no niestety, ale muszą być w zbiorniku. No bo one jednak się bardzo fajnie częstują różnorakimi glonami. I dla mnie ta ryba no niestety, ale ona w tym zbiorniku musi być. No bo jednak te różne takie nitki, nie nitki, to ona to jednak zjada. No. Co będziemy dużo mówić. Dla mnie to jest ryba pożyteczna w zbiorniku. Wiem, że to żyworódka, wiem, że tego się nie trzyma z paletkami, ale jak wiecie, ja to mam głęboko gdzieś, trzymam już tyle czasu i jakoś nic mi się nie dzieje strasznego. Dobra, to co, przejdziemy do prezentacji. Aha, jeszcze tam dokupiłem sobie samicy barwniaka samca. Zakolegowali się, pływają gdzieś tam razem, nie widzę ich teraz, wy ich też pewnie nie widzicie. Jak później ewentualnie gdzieś tu wypłyną, to Wam pokażę. I co? I oglądamy sobie filtr. Ja tu tylko zaświecę może większe światło, żebyście widzieli. I już
już Wam pokazuję i omawiam, o co mi chodzi w tym filtrze. Proszę, tu macie tą kaskadę. Wyjmiemy sobie tą kaskadę z pudełka. Pudełko sobie odstawimy na bok. Pokażę Wam, o co mi chodzi. Nie chodzi mi tam o środek. Nie chodzi mi o środek. Chodzi mi tutaj o ten tu wylot. Znaczy wylot, zaciąg do, dokładnie do filtra, nie? To jest, tu wchodzi ta rurka. I widzicie, ona jest tu tak do połowy wycięta. Chopin Wam pokazywał, że tu się montuje, że tu do tego się montuje ten skimerek, nie? Z tą rurką, widzicie? Tu wkładamy sobie skimer. Tak, o, mamy, tak, i tą rurkę wkładamy sobie tam. No ale dobra, co w momencie, jeśli mamy wysoką krawędź na przykład na zbiorniku i ten filtr nam na przykład się dostatecznie głęboko nie utopi i skimer po prostu będzie cały czas zaciągał powietrze, tak? Tego już nam pan Chopin nie pokazał, jak można zamontować to bez tego. I tam widziałem w komentarzach, dużo ludzi powiedziało, że na przykład nie chcą skimera, no i co teraz, nie? No. Otóż wyciągamy sobie ten skimerek, mamy tutaj z otworem rurkę i po prostu na zwyczajnej świecie, po to tu mamy te wycięcie takie, które widzicie, żeby nam woda nie zaciągała, wkładamy sobie samą rurkę, o, widzicie, i przekręcamy w ten sposób i wtedy ta rurka jest zaślepiona, ten otwór, który ma być w skimer w nim, jest zaślepiony. I wtedy bez problemu mamy samą tylko rurkę na teleskopie, o, i sprawa rozwiązana, nie? Sprawa rozwiązana, także nie musicie używać tej kaskady ze skimerem, bo można rurkę włożyć i tym otworem, który ma być skimer, po prostu obrócić w drugą stronę i mamy po prostu problem rozwiązany. Nie musimy zakładać tego skimera. Ja tego na filmie nigdzie nie widziałem. Nie wiem, może jak widzieliście po prostu, no to w porządku. No to może to ktoś pokazał. Nie wiem, ja tego nie widziałem. Dlatego ja Wam to pokazuję. Ja tutaj mam takie rozwiązanie, że te kartridże stąd wylecą ze środka. Tam jest ten duży taki koszyk i tam po prostu sobie będę wkładał różne rodzaje tam mediów. Kupiłem sobie też paczkę ze sery waty i kupiłem sobie taką włókninę twardszą, widzicie to, z Azo, bardzo dobra taka twarda włóknina, wiecie, o co chodzi. To sobie też kupiłem i to sobie mam zamiar tam właśnie włożyć na dno, bo jak widzieliście albo możecie zobaczyć u kolegi Chopina, że tam na dnie, zresztą ja Wam to wyciągnę, bo jak już wszystko pokazuję, to czemu by nie wyciągnąć tego. Już Wam to wyjmuję, te kartridże.
Te kartridże, które tam są, to są naprawdę jakieś nieporozumienie z tymi kartridżami. Według mnie jest to niepotrzebne. O, już wam to pokazuję. Tam jest oczywiście jeszcze ten jeden taki. Mamy ten koszyk duży, nie? Tylko że mamy te duże otwory na dnie, nie? Tutaj jak widzicie. I po prostu można sobie dociąć taki fajny pasek w miarę cienki i włożyć i zatkać po prostu te tutaj, te na dole, te po prostu te, no te otwory, nie? I wtedy tam można sobie dać w woreczku na przykład zolid, czy jakąś ceramikę, czy coś. Oczywiście jest jeszcze ten długi koszyk tam, gdzie też możemy tam coś włożyć. Ale też możemy po prostu na przykład zolid dać sobie w takich siateczkach, czy po prostu ceramikę w siateczkach. Możemy sobie tam wrzucić. I tak samo możemy po prostu, nie musimy tych otworów tam zatykać, nie? Żeby po prostu był jakiś lepszy przepływ czy coś, a tutaj do tego obok możemy tam wrzucić, możemy tam sobie wrzucić po prostu jakąś też watolinę czy coś, żeby nam fajnie filtrowało, no i tyle, nie? Także według mnie fajny kubeł, powiem wam, podoba mi się ten kubeł. Cena była fajna, dlatego kupiłem. Ja powiem wam tak, jak dla mnie to ten kubeł spokojnie wystarczy do akwariumu, nawet 200-litrowego według mnie. Ja zawsze lubiłem, kaskady. Dla mnie kaskada to jest bardzo fajny filterek. Powiem wam tak, jak ktoś nie chce kubełków instalować, albo po prostu kubełki są dla niego za drogie, no bo do 200-litrowego, takiego 200-240, no to przydałby się taki fluwal, który ma tą na przykład 406. Według mnie do takiej 200 akwarium wystarczą, aby taka kaskada, ewentualnie jeszcze jakaś jedna mniejsza, i to wszystko gdzieś po prostu założona po bokach akwariumu. Zależy jak to tam ma te szyby wzmacniające. No ja mam przez długość, no to po prostu boki akwarium wchodzą w grę, nie? Także myślę, że nie ma żadnego najmniejszego problemu. Tylko po prostu wiecie, no nie może to być, nie może to być tak, że jak dajecie sobie robić akwarium, to walicie te szybki wzmacniające, tak zwane na obkoło, nie? Bo wtedy żadnej kaskady nie powiesicie do zbiornika, nie? Dla mnie to jest totalny bezsens, robienie wzmocnień na obkoło zbiornika, nie? Tym bardziej, jeśli jest to zbiornik tam, kurde, metrowy, nie? Czy nawet nie ma metru. No to jest bez sensu, to jest jakaś głupota po prostu totalna, nie? Chińczyki tak robią, nie wiem dlaczego. Może też się boją, że im akwarium pęknie. No ale mniejsza z tym. Także widzieliście, że wcale tej kaskady, przy tej kaskadzie tego skimera nie trzeba zakładać. Jest tam specjalnie tak wykrojone, można tylko rurkę włożyć, obrócić, żeby nie zaciągała tamtędy wody, i to jest wszystko, nie? To jest tak zwana taka, można powiedzieć, regulacja tego skimera, żeby albo bardziej ciągnął, albo mniej, nie? No jakaś regulacja skimera musi być, nie? Według mnie. Dlatego, nie wiem, Chopin tego bodajże nie pokazał. Robił to tak na szybko i tak chyba nie przemyślał najpierw tematu dokładnie, tylko po prostu robił to, no, można powiedzieć, na żywca, nie? Ja tam oczywiście do niego nic nie mam. Ja lubię go, bo ja go oglądam od lat. Bo też hodowałem krewetki, także ja oglądam jego filmy już od wielu lat, nie? No, także to tyle bym wam powiedział co do tej kaskady, do tych moich zakupów. No jak widzieliście, wata, zoolit kupiony, pokarm też dodatkowo,
rybki oczywiście, widzicie sobie, molinezje sobie tutaj pływają. Z przodu te żółte, jest parę platek też, 5 sztuk dokupionych. No, także jest oczywiście samiec barwniaka dokupiony do tej mojej samicy. Tamten oczywiście, o, samica wychodzi z prawej strony, pewnie za nią będzie samiec. Już wam to spróbuję zbliżyć. O, tutaj widzicie, jest samica i jest tutaj jest ten samiec, nie? Nie ma jakichś kolorów, nie wiem, zbytnio fajnych. Może się jeszcze, jak się to mówi, wybarwi, nie wiem. Mam też kolegi, który ma bardzo ładną parę wybarwioną. Może kiedyś tam, jak mu się uda odchować młode, a ma teraz młode, to może parę sztuk od niego wezmę, to będę miał fajne barwniaki wybarwione, takie super kolory, nie? No, a tymczasem jest to, co jest. Jak widzicie, rybki wszystkie pływają. Paletki się mają bardzo dobrze. Nic im nie przeszkadza, nic im nie szkodzi. Pływają sobie. Są zdrowe wszystkie sztuki. No, tu mi też kolega napisał, że mam się nie przejmować i nie patrzeć, nie słuchać, nie czytać nawet takich komentarzy, że ktoś mówi, że paletki mam ciemne, bo to wszystko zależy od światła, to wszystko zależy od aparatu, którym kręcimy. Jeden łapie różne kolory. Widzieliście jeden z filmów, gdzie balans bieli był automatyczny, był tak podkręcony, że było jasno w tym akwariumie, jak nie wiem, no jak w dzień. Aby słońce w niego świeciło, nie? No. Ale ryby nie są, ogólnie nie są żadne jakieś ciemne, pociemniałe. Spróbuję wam też zbliżyć tutaj. O. Normalne kolory, fajne. O, tu ten samiec sobie z samicą pływają. Platka, powiem wam, platki czy molinezje to są ryby naprawdę, które w naszych zbiornikach według mnie no, robią robotę. Ja jestem z nich bardzo zadowolony. Lubię te ryby, także dla mnie one robią robotę, obgryzają mi jakieś tam kurde glony, powiem wam, jakieś tam nitki, nie nitki, także według mnie, no bo niestety, ale muszą być w zbiorniku. No. Tam oczywiście, oj, tutaj zapodałem wczoraj, widzicie, po bokach duże liście ketapangu. Aż 6 sztuk liści ketapangu. Tutaj też wrzuciłem do gubików. Taki duży liść ketapangu. Zaraz go tam krewety obsiadły. Także to dla mnie, wiecie, dla mnie to jest podstawa tutaj, liście, takie liście katapangu, szyszki, olchy, pokrzywa do zbiornika, jeszcze taka świeżutka, fajna, zaparzona, czy tam delikatnie sparzona, tylko posiekana drobno. No, no niestety, ale ta, w tych czasach to tak mało widzimy, jak ktoś po prostu podaje pokrzywy. Nie wiem, ludzie się po prostu albo boją, albo nie chcą pokazywać, albo nie wiem co. Jakieś takie przesądy różne są. Ja oczywiście już nieraz na filmach moich pokazywałem, jak i wlewałem pokrzywy i różne inne takie naturalne specyfiki, typu liść morwy białej. Ryby to uwielbiają, tak samo pokrzywa świeża, tak samo jakieś inne, czy tam pyłek kwiatowy, tak wam pokazywałem nieraz, jak wlewam. Także, no, wiecie, to są wszystko naturalne związki, które nie szkodzą w ogóle rybom. Wręcz tylko i wyłącznie mogą pomóc. Tak samo rośliny na tym korzystają, także po prostu, no wiecie, jak najbardziej stosujcie sobie u rybek
nic wam się nie stanie, tylko oczywiście nie lejcie tego hektolitrami. No, także to co, kończymy dzisiaj temat, pokazałem wam ten filtr, pokazałem wam, że nie trzeba zakładać tego skimera. Ja już mam, widzicie, przygotowane i watę, i to, i zeolit, który tylko przepukać trzeba. No i możliwe, że będę ten filtr zakładał w którymś ze zbiorników. Nie wiem jeszcze gdzie. Prawdopodobnie będzie założony do kostki. Ewentualnie tego tutaj zdejmiemy, fluwala wyczyścimy, damy mu sobie odpocząć, a założymy tego, nie? No, to tyle. Dziękuję państwu za obejrzenie filmu. Zapraszam do następnego razu. Hej!